Wojna. Napaść Rosji na Ukrainę. Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia ponad 300 filmów na tym kanale, bo dla już ich jest. Czy też obejrzenia playlist, które Was najbardziej interesują i przechodzimy do tematu. Urząd Burmistrza Lwowa potwierdza, że przed świtem doszło do ataku rakietowego na obiekty wojskowe w Jaworowie. Jaworów to wojskowe miasto oddalone 16 km od Polski i siedziba Międzynarodowego Ośrodka Szkoleniowego. Trwa ostrzał rakietowy Kijowa, Chersonia i Lwowa. Prezydent Ukrainy poprosił w sobotę premiera Izraela o pomoc w uwolnieniu prowadzonego przez siły rosyjskie meja zajętego przez nie Melitopolu przez Iwana Fedorowa. Według Załęskiego torturowany. Mer Irpienia ogłosił w mieście czasowy zakaz wstępu dla dziennikarzy. Kilka godzin wcześniej w Irpieniu zginął amerykański reporter Brent Renaud. Rosja prowadzi wojnę w Ukrainie. Ostrzegam cudzoziemców, którzy mogą być zachęceni do przyłączenia się do rosyjskich sił. Nie róbcie tego. Rozpoczęliśmy już sprawy w sądach międzynarodowych. Nawet jeśli przeżyjecie, zostaniecie zbrodniarzami wojennymi. To nie jest warte pieniędzy ani niczego innego, napisano na Twitterze Dmitry Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dowództwo operacyjne Północ informuje o kolejnym zestrzeleniu przez Ukraińców rosyjskiego samolotu. Maszyna została strącona nad Czernichowem. Potwierdzenie w postaci zdjęcia pokażemy później, ponieważ bombowiec spadł do lasu i dotarcie do niego jest niebezpieczne. Tak pisze oczywiście w komunikacie. Według doniesień w antywojennej manifestacji w Berlinie wzięło udział od 20 do 30 tysięcy osób. W samej Ukrainie Wojska Obrony Terytorialnej Ukrainy liczy już 30 tysięcy żołnierzy w samym Kijowie. A przypomnę, że u nas jest obrony terytorialnej wojsk 25 tysięcy. Ustawa o obronie ojczyzny ma zwiększyć do 50 tysięcy. Czyli u nas w Polsce jest o 5 tysięcy mniej wojsk obrony terytorialnej obecnie niż w samym Kijowie na Ukrainie. A przypominam, że Tygrysek, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, chciał je zlikwidować. Udało się przywrócić zasilanie w elektrowni w Czarnobylu, poinformował ukraiński minister energetyki. Teraz systemy chłodzenia będą działały w normalnym trybie, a nie na zasilaniu zapasowym, podaje. Rosyjska agencja RIA, powołując się na informacje Ministerstwa Obrony, podaje, że w wyniku ostrzału Jaworowa zginęło 180 zagranicznych żołnierzy. Strona ukraińska potwierdziła wcześniej śmierć 35 osób. W 37 miastach Rosji wyszli na ulicę, aby zaprotestować przeciwko działaniom rosyjskiej armii na Ukrainie. Według portalu OWD Info do tej pory policja zatrzymała około 750 osób, łącznie od początku protestów represje dotknęły ponad 14 tysięcy Rosjan. Rosjanie wychodzą na place i ulice swoich miast pojedynczo lub w niewielkich grupach. Przynoszą plakaty z hasłami wyrażającymi sprzeciw wobec działań rosyjskiej armii na Ukrainie albo organizują happeningi. Według portalu OWD Info w Moskwie policja zatrzymała około 300 demonstrantów, a w Petersburgu ponad 150 osób. Protesty odbywały się w miastach i na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Obecnie trwają w miastach europejskiej części Rosji. Do sieci trafiło kolejne nagranie, w którym widać rosyjskich żołnierzy szabrujących sklep. Wyzwoliciele ponownie zaczęli uwalniać od własności lokalne sklepy, komentuje Nexta. Tutaj macie zdjęcia z Irpienia. Ambasador Ukrainy w Polsce apeluje do swych rodaków przebywających w Polsce o przyjmowanie numerów PESEL. Takie rozwiązanie gwarantuje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła już w życie. Podkreślał, że uporządkuje sytuację ukraińskich uchodźców i ułatwi im załatwienie codziennych spraw związanych z pobytem w Polsce. Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce jeszcze przed wojną też otrzymywali PESEL-e. Pomagało im to w pracy, w życiu w Polsce, przypomniał dyplomata. W myśl ustawy uchodźcy z Ukrainy mogą również złożyć profil zaufany. Założyć profil zaufany. O nadanie numeru PESEL przybysze mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Rejestracja w urzędach ruszy w środę 16 marca. Już dziś trwają testy systemu. Jak poinformował minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, pierwszą osobą, której nadano numer PESEL w nowej procedurze dla Ukraińców, została pani Oksana ze Starokonstantynowa. Pierwsze osoby uzyskują też dokumenty tożsamości w aplikacji mObywatel. Jeżeli wkrótce Putin zaakceptuje zawieszenie broni, to z powodów czysto taktycznych. Rozejm podzieliłby Ukraińców, osłabił morale, dał odczuć skalę katastrofy gospodarczej. Wzmocnił partię dialogu w Unii Europejskiej, umożliwił Rosji
kopanie się na zajętych terenach i przygotowanie armii na dogrywkę, komentuje Adam Eberhardt, szef Ośrodka Studiów Wschodnich. Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że Rosja otworzyła 17 punktów do rekrutacji najemników z Syrii. Mają się one znajdować m.in. w Damszku, Aleppo, Hamie, Arakce i Dair az-Zaur. Po krótkim szkoleniu najemnicy zostaną przetransportowani z bazy lotniczej Humajmin do bazy w Czkałowsku w obwodzie moskiewskim, czytam w komunikacie Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Rosja ma rekrutować także w Libii. Z doniesień wynika, że pensja zagranicznych najemników wynosi od 300 do 600 dolarów. Zdjęcia Associated Press, Charkowa. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podaje, że Rosjanie rozpowszechniają fałszywe informacje o atakach zdrady w szeregach ukraińskich służb. Agresorzy chcą w ten sposób sprowokować walki pomiędzy Ukraińcami. Nie mogą pokonać naszego wojska w bitwie, więc korzystają z postępnych metod, pisze SBU w komunikacie na Telegramie. Witaj Kim, szef administracji obwodu mikołajowskiego, twierdzi, że Rosjanie zbombardowali w Mikołajowie szkołę. Po południu w mieście słychać syreny alarmowe. Tutaj macie zdjęcia. Wołodymyr Załański odwiedził dzisiaj szpital i odznaczył rannych żołnierzy. Doradca Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa ma się spotkać w poniedziałek z ważnym chińskim dyplomatą. W wyniku rosyjskich ataków na Mariupol zginęło już 2187 mieszkańców miasta, podają miejscowe władze. Według ukraińskich szacunków Rosjanie zrzucili tam już 100 bomb, z czego 22 spadły w ciągu ostatniej doby. Okupanci cynicznie i celowo niszczą budynki mieszkalne, szpitale, miejską infrastrukturę, czytałem w komunikacie Rady Miasta Mariupolu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że rozpoczęło proces przekazywania pacjentów z Ukrainy leczonych w Polsce do szpitali w innych państwach Unii Europejskiej. Jak poinformowano w komunikacie, w drodze do Włoch jest już pierwsza trójka małych pacjentów. Nasze zabiegi i wsparcie europejskiej komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Steli Kijakidu przyniosły pierwsze rezultaty. Polska nie pozostanie sama w opiece nad pacjentami z Ukrainy. Czas na solidarność europejską, napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Ukraińska armia informuje, że zniszczyła most pontonowy, który Rosjanie utworzyli w Chomstolmu, niedaleko Kijowa. Szef policji w Popasnej, w regionie ugańskim, oskarżył siły rosyjskie o użycie bomb fosforowych. Prawo międzynarodowe zabrania użycia pocisków z białego fosforu na gęsto zaludnionych obszarach cywilnych, ale pozwala na używanie ich na otwartych przestrzeniach jako osłony dla żołnierzy. Amunicja fosforowa niszcząca, destrukcyjna, demolująca siła. Ją właśnie naziści nazwali płonącą cebulą. Taką właśnie rasiści spuszczają na nasze miasta. Niesamowite cierpienie, pożary. Napisał na swoim profilu społecznościowym. Wyzwoliciele w starej okazałości. Bydło, nie ludzie. Dodał. Wcześniej dowódca wojskowy poinformował, że w nocy doszło do strzału pociągu ewakuującego ludzi z Donbasu do zachodniego Lwowa. Jedna osoba zginęła. Cytowany przez CNN, amerykański senator ocenił, że przekazane Ukrainie myśliwce są niezbędne. Słyszeliśmy od Ukraińców, że bardzo ich potrzebują. Chcą mieć możliwość większej kontroli nad niebem, powiedział. Dodał, że nie jest pewien, dlaczego Stany Zjednoczone wahają się w sprawie wysłania do Ukrainy samolotów. 10 tysięcy mieszkańców zajętego przez Rosjan Chersonia demonstrowało przeciw okupantom. Uczestnicy protestu z ukraińskimi flagami i patriotycznymi okrzykami wyszli naprzeciw rosyjskich żołnierzy. Również mieszkańcy innych okupowanych przez Rosjan ukraińskich miast wyrażają swój sprzeciw wobec agresora i wierność swojej ojczyźnie. Demonstranci zgromadzili się w centrum niemal 300-tysięcznego Chersonia. Głośno wyrażali sprzeciw wobec obecności w ich mieście rosyjskich okupacyjnych wojsk. Skandowano Cherson to Ukraina, wobec uzbrojonych rosyjskich okupantów to krzyczano hasło faszyści. Rosjanie usłyszeć też mogli okrzyki Bayraktar. Chodzi o ukraiński samolot bezzałogowy tureckiej produkcji, zadający Rosjanom duże straty. Podobne patriotyczne demonstracje odbyły się dziś w okupowanym przez Rosjan w innych miastach na południu Ukrainy, Melitopolu i Berdiansku. Według ujawnionych informacji Rosjanie chcą zorganizować w Chersoniu pseudo-referendum i ogłosić tam Chersońską Republikę Ludową na wzór majonetkowych republik w Donbasie. Próbowali też bezskutecznie zorganizować wiece poparcia wobec Moskwy. Ukraina! Ukraina! Ukraina!
Minister finansów Rosji potwierdził, że połowa rezerw w złocie i rezerw walutowych rosyjskiego banku centralnego jest zamrożona w wyniku sankcji. W sumie mamy około 640 miliardów dolarów rezerw, z czego 300 nie możemy obecnie wykorzystać, powiedział cytowany przez TASS. Właśnie opuściłam miejsce niedaleko Irpienia, gdzie pod kocem leżało ciało amerykańskiego dziennikarza. Ukraińscy lekarze nie mogli mu pomóc. Wzburzony ukraiński policjant powiedz Ameryce i światu, co zrobili dziennikarzowi, relacjonuje Jen Ferguson, korespondentka telewizyjna PBS. Szef lwowskiej administracji obwodowej informuje, że łącznie w ramach ataku na poligon w Jaworowie niedaleko Lwowa Rosjanie wystrzelili ponad 30 pocisków. Obecne sztuki mówią o 35 ofiarach. Ukraińskie wojska apeluje do obywateli i mediów, aby nie publikować informacji na temat wsparcia Ukrainy płynącego z krajów partnerskich. Tłumne demonstracje w Chersoniu. Miasto obecnie opanowane przez Rosjan dzisiaj świętuje Dzień Wyzwolenia spod niemieckiej okupacji. Jak podaje ukraińska prawda, okupanci zajęli administrację miejską Skadowska, obwód chersoński. Dziennikarz portalu Meduza donosi, że niektórzy funkcjonariusze rosyjskiego OMON-u mają na kaskach charakterystyczny symbol, litera Z wewnątrz kwadratu. Na początku wojny Z kojarzyliśmy głównie z rosyjskich czołgów. Obecnie w Rosji litera jest wykorzystywana w putinowskiej propagandzie symbolem poparcia dla wojny. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dziś rozpoczęło proces przekazywania pacjentów z Ukrainy leczonych w Polsce do szpitali w innych państwach Unii Europejskiej. Jak napisano na Facebooku, w drodze do Włoch jest już pierwsza trójka małych pacjentów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował wcześniej, że w polskich szpitalach jest leczonych 1759 obywateli Ukrainy, w tym prawie 900 dzieci. Dodał, że w ciągu ostatnich trzech liczba uchodźców wymagających hospitalizacji wzrosła o niemal 600 osób. W sieci pojawiło się nagranie innego rannego dziennikarza, który podczas strzelaniny był zabitym korespondentem. Opowiada, że razem z kolegą chciał nagrać kolumnę uchodźców, gdy w punkcie kontroli rozpoczęła się strzelanina. Nie precyzuje jednak, czy Rosjanie strzelali do dziennikarzy z karabinów, czy chodzi o strzał rakietowy. The New York Times jest głęboko zasmucony śmiercią amerykańskiego dziennikarza w Ukrainie Brenta Ranauga. Brent był utalentowanym fotografem i filmowcem, ale nie pracował na zlecenie The New York Times w Ukrainie. Ukraiński dyplomata Oleksandr Szerba zamieścił na Twitterze nagranie z Rosji. Widać na nim rosyjskie służby, które zatrzymują młodego mężczyznę. Mężczyzna miał kręcić antywojenne wideo. Kolejna tura rosyjsko-ukraińskich negocjacji została zaplanowana na 14 do 15 marca. Brent Renaud miał 51 lat, był nagradzanym reżyserem i dziennikarzem. Do zabicia dziennikarza doszło dziś w Irpieniu. Brent przebywał tam wraz z drugim dziennikarzem, który odniósł poważne rany. Agencja Nexta, powołując się na szefa kijowskiej policji Andrzeja Nebidowa, informuje, że rosyjskie siły zabiły korespondenta The New York Times. Szef Rady Europejskiej Charles Michel potępił masowe ostrzeliwanie ludności cywilnej przez rosyjskie wojska i uprowadzenia merów Melitopolu i Dniprorudne. Takie porywania i inne naciski na lokalne władze Ukrainy są kolejnym rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa. Wojskowa i polityczna agresja Rosji przeciwko Ukrainie musi się skończyć, napisał na Twitterze. Uprowadzenia merów potępił także szef unijnej dyplomacji. To kolejny atak na demokratyczne instytucje na Ukrainie i próba ustanowienia nielegalnych struktur rządowych w suwerennym kraju, podkreślił Joseph Boyle. Van z kolejną firmą, która zawiesza działalność w Rosji, pisze Nexta. Dla jasności, w czasie przeprowadzonych rozmów Rosja nie stawiała ultimatum, ale uważnie wysłuchuje naszych propozycji. Ukraina nie zrezygnuje ze swojego stanowiska. Nasze żądania są jasne. Koniec wojny i wycofanie rosyjskich wojsk jest szansa na dialog, oświadczył na Twitterze doradca prezydenta Władimira Załęskiego Michaiło Podolak. Ekspert, dziennikarz Łukasz Bok na Twitterze. I Mirosław Różański na Twitterze. Zbigniew Ziobro na Twitterze. W wielu miastach Ukrainy trwają dziś antyrosyjskie protesty. Najwięcej ludzi zgromadziło się w miejscowości w obwodzie chersońskim na nagraniu Wiec w Kachówce. Względy humanitarne są dziś ważniejsze od bezpieczeństwa, powiedział premier Irlandii. Michael Martin podkreślił, że Irlandczycy są poruszeni kryzysem humanitarnym i dlatego Dublin zniósł wizy dla ukraińskich uchodźców. To dziś, na co nie zdecydowali się Brytyjczycy. Brytyjski rząd argumentuje, że musi wiedzieć, kto przybywa do kraju ze względu bezpieczeństwa. Robimy wszystko, żeby
przełamać opór okupantów, którzy blokują nawet duchownych cerkwi prawosławnej wiozących tę pomoc, jedzenie, wodę i leki, powiedział ukraiński prezydent. Prezydent Ukrainy opublikował najnowsze nagranie, w którym przekazał, że 125 tysięcy osób zostało już ewakuowanych w bezpieczne miejsce. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne doniesienia o tym, że do strefy okupowanej w Donbasie przybył szef Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow. Informacje te nie zostały na razie zweryfikowane przez jakiekolwiek oficjalne źródło. Natomiast w czasie modlitwy Anioł Pański papież podziękował wszystkim, którzy przyjmują uchodźców. W imię Boga proszę zatrzymać się tę masakrę, powiedział papież Franciszek. To wszystko w tym filmie i do zobaczenia. Cześć.